Cześć, jestem Damian, znajdujemy się w Biker Budzyk. Mamy dzisiaj dla Was z okazji nadchodzących świąt kilka propozycji. Jeżeli zastanawiacie się, co kupić na święta swojemu znajomemu rowerzyście, to gdzieś rowerzystce. Także nie przedłużając, kilka takich propozycji. Nie wiem, czy nagramy jeden filmik, czy kilka. Na razie zebraliśmy kilka takich propozycji prosto spod ręki. Fajnym pomysłem jest bidon. Tutaj mamy bidon Feedlocka, który teraz zyskuje coraz większą popularność. Czemu zyskuje popularność? Raz, że jest wolny od BPA, czyli no, nie pijemy z bidonu, a nie z bidonem. Pijemy samą wodę i jest to o wiele zdrowsze jak picie plastiku. Mamy fajny kapek w tym modelu, który zasłania nam ustnik, czyli nie pijemy z piachem, czego niektórzy to lubią, niektórzy nie. Co dalej? Najważniejsza rzecz tego bidonu, tego setu w zasadzie, montaż magnezowy, czyli to jest część, baza, którą montujecie do roweru. Przykładacie butelkę, z tej strony macie uchwyt, dzięki któremu idealnie ten bidon się wpasowuje. Możecie też pojechać klasycznie, także macie tutaj fajny od Camelbacka bidon, również wolny od PPA, zamykanym membranowo ustnikiem, z otuliną, która podtrzymuje temperaturę napoju. Fajna, praktyczna rzecz, z tą różnicą, że jako klasyczny bidon trzeba do tego dobrać sobie koszyk na bidon i tutaj też jeśli chodzi o różnorodność koszyków na bidon, to jest potężna. Także macie tutaj przykładowo karbonowy koszyk na bidon lub po prostu z tworzywa. Wzorów, typów koszyków na bidon jest wiele, tak samo kolorów. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tu mamy takie po prostu przykładziki. Dobrym pomysłem na trasę jest zabranie ze sobą pompki. Tu mamy pompkę od Lezyny, która się fajnie spisuje, ponieważ jest mała, to jest jeden plus, jest lekka, to jest drugi plus. Dojście do zaworu jest za pomocą takiego mężyka, który od razu ma z jednej strony wejście do zaworu samochodowego, to już AV, a tutaj macie wejście do presty, tak? Także do cienkiego zaworu. Również do Dunlopa, czyli potocznie mówiąc DDV, czyli reasumując, ta pompka pasuje do każdego rodzaju wentyla. No i napompować możecie sporo, bo 11 barów to jest sporo. To w zasadzie tylko rowery szosowe takie ciśnienie będą wytrzymywały. Dobra, ja to sobie schowam. Tak jak widzicie, cyk, cyk, montaż tego jest schludny. Pompeczka mała, zgrabna z uchwytem. Moim zdaniem jest to fajny prezencik, który możecie sobie zaaplikować. Kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy w trasie, zawsze jakieś narzędzia się przydają. Przykładowy, pierwszy z brzegu, Multitool. Multitool, który chcę Wam zaprezentować, ponieważ ma dużo funkcji, bo aż 11, ma funkcję skuwacza łańcucha, także większość usterek możemy tym Multitoolem sobie ponaprawiać. No i co dla mnie jest ważne, pewnie trzyma się go w dłoni, jeżeli go chwycimy, to w zasadzie nie wymyka się, nie wygina nam nadgarstka, jak niektóre mniejsze multitule, czy mniej poręczne, po prostu trzeba się skupić najpierw, żeby to dobrze chwycić, nie skupiamy się na samej naprawie. Torebka podsiodłowa, tu mamy akurat też od Feedlocka z magnezowym uchwytem, czyli w ten sposób przykładamy do siodełka. Zbliżamy, trzyma się idealnie, nie ma prawa nam to odpaść podczas jazdy. Fajny gadżet moim zdaniem. Można zastosować torebki na pasek. To jest po prostu nowocześniejsza. Jest też z materiału wodoodpornego w dużej mierze i odporna na przetarcie, bo to też jest moim zdaniem istotne. No i wygląda bardzo schludnie. Co tutaj dalej mamy? Jeżeli nie dla rowerzysty, a dla roweru, powiedzmy tak, zadbany rower to szczęśliwy rowerzysta, tak to wygląda w moich oczach. Proponujemy kosmetyki Fenwicka. Tutaj mamy piankę do oczyszczenia napędu.
Niebawem nagramy Wam filmik, jak to się czyści, instruktażowy, i jak to fajnie działa. Takich filmików jest trochę na YouTube, ale naszego jeszcze nie ma. Także będzie i nasz. Do tego macie gąbeczkę. Gąbeczka do czyszczenia łańcucha i odpowiednia szczoteczka do czyszczenia ciężko dostępnych miejsc. Fajnie wyprofilowana, że zębatki, ciężko dostępne zakamarki, ramy, łatwo sobie wyczyścicie. A jak już wyczyścicie, wysuszycie, dobrze jest nasmarować. Także taki smar od Fenwicka, który my tutaj polecamy, na pewno będzie Wam fajnie służył. Myślę, że sporo rowerzystów już ten smar przetestowało. Ale jeżeli wchodzicie do sklepu rowerowego i nie macie dalej pojęcia, co kupić osobie, która jeździ rowerem, wiecie, że jeździ rowerem i na tym wasza wiedza się kończy, a chcielibyście wiedzieć, chcielibyście mu coś kupić fajnego, z czego się będzie cieszył, a nie jesteście pewni, czy pompka, torebka, nie wiem, światełka, cokolwiek go uszczęśliwi, rozwiązaniem, które proponuję, jest karta podarunkowa, którą możecie u nas wykupić. Co prawda jeszcze nie mamy możliwości zakupu online, ale pracujemy nad tym. Natomiast karta, która u nas jest ważna 2 lata, przez 2 lata obdarowany może ją sobie wykorzystać. Limit tutaj w zasadzie mamy chyba do 20 tysięcy, także możecie się spokojnie rozpędzić, jeżeli chodzi o prezenty. Nie ma limitu dolnego, także możecie nabić dowolną kwotę. Więcej jak 20 tysięcy po prostu nie nabijamy, możemy nabić 2 karty. No dobra, to tak pokrótce stwierdziliśmy, że nagramy parę pomysłów na święta. Czekaj, czekaj, Dominik, nie wszystko, ty. No, słuchajcie, bo jest u nas nowość. Gorąca, czerwona, od niedawna Wajker Budzyk, mamy sanki, polskiego producenta, słuchajcie, robią furorę, jak tylko spadnie trochę śniegu, od razu jest jazda, mamy je w zasadzie od zeszłego sezonu i schodzą jak buła, także mamy bezpośrednio od producenta, także mamy dostęp do nawet części zamieny komuś, nie wiem, w furorze zjazdów pęknie listewka, no to proszę Państwa, wymieniamy listewkę. Także mamy kilka rodzajów, to są sanki zjazdowe, mamy sanki spacerowe dla dzieci i mamy sanki kuligowe, gdzie dwóch takich misiów jak ja siada i dalej jest sporo miejsca, także jest to fajna rzecz. Trochę nietypowe jak ten sklep rowerowy, ale nie będziemy się ograniczać. No, to teraz już na pewno wszystko. Dzięki, cześć.